Po dłuższej przerwie wybraliśmy się na jakieś poszukiwania. Zobaczymy, co dzisiaj wyskoczy. Tu kumpel z wystrzałowym sprzętem. Tam jeszcze jeden z jeszcze lepszym. Dziadostwo, kurwa. A o tym to już nie wspomnę w ogóle, co w plecaku siedzi. Dobra, zobaczymy, co dzisiaj wykopiemy. A dzisiaj mamy ciekawy teren. Ostatnio tutaj żeśmy wykopali piękną monetę srebrną, której nigdzie nie ma i nie wiadomo, co to za monetka jest. Są tylko, jest jeden skan tej monetki. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Terenik taki. Będzie dość fajnie, może. Nagramy coś później jeszcze, jakieś, co żeśmy wykopywali. Przed chwilką wykopałem taką monetkę, 10 groszy, 23. A tu nie chcę gadać, ale mam chyba srebrniaka. Tak. Kolega tam mówi, że nikt nie chce mówić, bo ma srebrniaka. Pójdę sprawdzić, co on tam namierzy. Tak z ciekawości. Srebrniaczka. Tym razem srebrniak. Oczywiście. Patrz. I podziwiaj, chłopie, srebrniakowe pola. Patrz, chłopie. Ale piękny. Chłopie. Pocisk. Pocisk. Piękny. Dobra, idziemy zobaczyć. Kumpel teraz znalazł portfelik z monetkami. No, Deusem znalazł. Pokaż. Tak, piątka rybak. Perelowskie, bo perelowskie szkoda, że nie średniowieczne. Średniowieczne, no. Tutaj znowu chyba rybak. No, dość ciekawe. No, patrz. Portfelik. Jeszcze coś jest. Czekaj. No, monetki. No. Monetka jak... Czekaj. Ale jak płytko. No. Wypadł mu komuś. Złotóweczki takie, nie? No. Połóż na rękę wszystkie. Czekaj, daj. Aha. Ale z tych no. Lekkich czy ciężkich? No lekkich. Ty... Aha, no. Kurwa, szkoda, że nie srebrny. No. Chłopie. Ale jest ich trochę, ale patrz. Wypłata, chłopie. Taką sakiewkę se znaleźli. No. Chłopie, no. Chyba mój pierwszy skarb, chłopie. Chuj, że perelowski, ale jest. Taki poważniejszy, ja nie? Ja poważniej. Znalazł. Chłopie, jest tego trochę. Pokaż. Tu kumpel taką fajkę znalazł. A weź ją tak drugą. Cybuch, no. To jest Einsteina. Już myślałem, że jakiś skarb, ale... No, to... Dość tak. Ja myślałem, że... Pinpointerkiem sprawdź, czy jeszcze. Mówię właśnie... O chłop, jeszcze tutaj. Nie, wypadł, komuś portfelik wypadł, no jak to normalnie. O chłop, ile tam tego jest. Ale padać, że ktoś nie znalazł w ogóle. Kurwa, szkoda, że nie srebrne, chłopie, te pięcio, będzie 5 złotów. O, następna. Do kolekcji. O, jeszcze. Najmniej statystyka podciąga. No dzisiaj... A to od tego? Dzisiaj wszystkich przebiłeś. Ale to... No dzisiaj da. Jednym strzałem. No, cześć, tu jeszcze. O, cześć, tu jest jeszcze. Tu jest jeszcze, popatrz. Cześć. Tu leży. Leży on sobie. Tam ją przemieszczyłeś gdzieś. Tu jeszcze jest. Ale tu masz, podnieś, że tam jedną. Podnieś, że tam jedną. Tu. Tu leży. Pyk. Z portfela, no portfelik miał pieniędzy i... Następno. Chłopie, skarb, kurwa, perelowski. Cicho. No. Tu jest jeszcze portfel. Jedna leży. Tu leży jeszcze jedna tam. O, patrz, jaka duża. Ludzie, to 20 chyba będzie. No. Chłopie, jest tego trochę tu. Z kołodką. Patrz, następna, chłopie. Daj. Piątka. Ale opie młone. Szkoda, że kurwa nie srebrne, chłopie. No. No już się znalazło, nie tak. Dobra. Takie. Czekaj, jeszcze sprawdzimy, czy coś tu jeszcze jest. Dobra. Zakończymy, bo nam braknie mocy. Dobra, teraz będziemy czekać. Tam chyba kumpel znalazł jakiś krzyżyczek. Coś tam krzyczał. Pokaż. Malutki krzyżyk. Mały krzyżyk. Nie pokaż, pokaż. Taki mosiężny wyciek. Posrebrzany albo podłacony.
płycił kto. Trzymajcie, obywatelu, piszczyk. Możemy się przejść tam do góry i potem obejść, nie? Zejdziemy się potem tam grzbietem na dół, na tamte pole, z drugiej strony. Tamten zgłodniał, coś chyba je, żeby wykopać następny portfelik. Rusza żuchwą. Też chyba trzeba coś przegryźć. Staniemy na chwilę i przegryziemy sprawę. Tutaj jakiś sygnał mam, bo... Zobaczymy, co to było. E kurwa. Same korzenie. Szkoda nawet było kopać, bo to korek. Skoczek tak ładnie pokazywał. Przed chwilą jakąś monetkę trafiłem, ale jeszcze nie wiem, co to może być. Na niej nic nie widać. Czerwona. Nie widać nic za bardzo. Ale po oczyszczeniu zobaczymy, co to za moneta była. W takim wąwozie. Tutaj tą dróżką cały czas idę od tego wąwoziku takiego. Tam kumpel poszedł, a ja tutaj monetkę wykopałem. Jeszcze nie wykopana jest. Zobacz. Można sobie ją zobaczyć. O. Chcesz zobaczyć? Chodź. Następny raz pojedziemy jeszcze niedaleko. Rakiechowic jeszcze. Ciekawy las. A jak fajnie, jeszcze nie wygrzewana na pa. No kurczywy, nie? E, to sprawy, e kurwa. Cholera klinę. Nie wiem, co to będzie, ale przeczyścimy troszkę lekko. O rękawiczkę. Sprawdzimy, co to może być. O, takie tu znalazłem akurat. Kurde. Tam kumpel też monetkę na tej drodze. Zobaczymy, co. Pokaż, pokaż, pokaż. Obkopałeś. A. Pokaż. Weź tą monetę, nagraj z profilu. Weź, wyciąg ją, zobaczymy, co to będzie. Obczyś ją tak lekko. Stara droga. Coś będzie widać w ogóle? Nie wiem. Może o portkę przetrzyj. Ktoś się zdenerwuje. Ręce się są. Nie. No, muszę stanąć. Trzeba będzie ją oczyścić w wodzie. Tak to nie widać. No może być stara. No, zobaczymy, czy później będzie wyczyścić. Dobra, atakujemy dalej trasę. Tym razem też wykopałem monetkę. Ale jeszcze tym wąwozem idę cały czas i... O, proszę, gdzie ona to jest? Tutaj ją kawałek będzie widać. O. Teraz ją próbujemy obłamać. Chyba tak mi się zdaje. Ale nie wiem, w którym to miejsce ona była. Jeszcze w tym kontekście, żeby... Właśnie przed przypadek mi się wyłączyło troszkę. Nie będziemy jej trzeć za bardzo, bo... Nie widać tak za bardzo, co? Może później coś się zobaczy. Co to na niej... A to stare będzie, kurde. Było. O. Później stare, zobaczymy. I fajnie odbita. Ale popatrzcie, no to po, czyli, czyli... Przed chwilą wykopałem monetkę. Jeszcze jest odbita. Ale nie wiem, co to jest, bo nie byłem pewien, czy to będzie moneciak. Nie kręciłem, ale... Nie widać tu za wiele. Nie pluj mi tam. Nie będę przecierał, bo się niektórzy... Niektórzy będą za bardzo ciekawi. Strasznie denerwują, jak trę monety. I to jeszcze ślinką. Nie wiem, jestem coś dostroić dzisiaj tak jakaś. Coś jakości taka. Taka dość duża, ale... Może to jakiś sreberko, bo takie... Zielonkowate. Troszkę może trzeba jakiego przeszyć. Dobra, jak oczyścimy to... Pokażemy. To pokażę, co to jest. Dziurka była taka. 25 cm. Łopatka gdzieś ma... 28. No. Będziemy się rozdrabniać. To jest taka monetka. Jest to jeden, zaraz pokażę z drugiej strony.
jeden kreuzer albo coś takiego. No. Leciutko ją przetarłem i... Dobra, może coś jeszcze później pokażemy. Teraz przed chwilką dwie łuseczki wykopałem. To jest z tych starszych takich. Nie wiem, z który to rok może być, ale... Co tam, nic? Dwie łuseczki. Tam kumpel coś się namierzył. Zobaczymy co. Przyjdziemy do niego. Też głęboko na kawkę. Też nie. Kurde coś. Na kawce. Iś mały drobiazg. Tu jest monetka. Tu, w tym miejscu. Nie? Mi się dawało. Kurwa. A to jakiś ten ołowiany coś. Kulka ołowiana. Tutaj nakręcimy kopaczy, co oni tutaj kopią. Pokaż, pokaż, co tutaj namierzasz. Tam jeszcze jeden coś tam grzebie. O, w tym miejscu. Cóż to też jest? Czyżby korek? Uwielbiamy kopać korki. Taki głęboki, nie? Tak jakiś taki, chyba że te folie, wiesz, do drzewek. Czy z boku? Nic nie chcę mówić, ale to tutaj jest. Nie to? Głębiej. I co tam było? Co tam było? Pokaż się, Tomasz, odnieś się, Tomasz. Tutaj. Już na wierzchu powinien. Czekaj. A nie wykopuj, ja to zobaczę, czekaj. I? Monet. Albo łusk. No pokaż, pokaż, pokaż. Tu. Przesunąłeś? Tu Przemek, tu. Nie dam, stronę Artura. Wy macie jakieś pingpongery chyba pomylone. Pokaż, odsuń się. No mówię ci, że tu. Może bateria się kończy. Widzisz? I oto wielko znalazł. Czyli ostro korek. Zobaczymy co tam. Kumpeleczek, pokaż. Monetka. Pokaż. A, tutaj ją mamy, widzisz? Nie, to? Nie, monetek. No. Co to jest? Nie wiem jeszcze. Ale w jakimś dobrym stanie zachowania. Uważnie. Czy lekko? Jest to srebrny. O kurtkę? No ładna, ci powiem. Okay. No, średniowieczna chyba. Ale chłopie, powiem ci, ładny stan. Czekaj, pokażę. Chyba po tym piwie słabo widzę. Weź to na rękę, połóż. No, jest, to jest tym gościem, widzisz? Patrz, okay, może okay. Być rzymeczka. Ale trzeba nie będzie Martu utrzymać. No re, ty tam może. No. A to chyba wiem, która to jest. Pokaż ją. To nie wiesz, która, to ja wiem, która Artur, no to jest. To jest, wiesz ja co? Nie widzę to jest ta jedynka. Pokaż. Austriacka. Tak? No, 1800. A z drugiej strony daj. Daj ją z drugiej. Aha, z drugiej proszę cię bardzo, z drugiej. O, pokaż. Talara jednego, proszę. Coś tam jest, ale za ale bardzo nie widać. Nie widać. Przemek. Dobra, trzymaj. Przemek, wyciągaj tą flaszkę. Ciszej. Koledzy trochę dali sobie w gaz i... Żubra masz? Dobra. Nie na wizji. I tutaj kolega przyciśnił tą monetkę, zobaczmy. Teraz troszkę lepiej widać. Niech się ustawi. O.
Weź ją obróć. Pokażemy, jaki rocznik był tej monetki. 1881. No, schowaj sobie. I do kolekcji 44 moneta. Dobra, dopiero teraz mówię. Zobaczmy, co kumpel tutaj kopie. Głębiej? Tu jest chyba ten pinpointer, wiesz. Kopnij, że większą dziurę, a nie tak. Wykop, że wszystko. Co to? Jakiś badziew. Taka kuleczka mała. Dobra. A kolega sreberko znalazł. Bym tego nie kopał. A mi badzile. 6,6. No. Pokaż. Kurde, bym tego nie kopał. Pokaż, wyciąga. Ale cieniutki. Ale tak ci pokazuje? 6,6. Ziemi pokazało mi normalnie na folię. Kurde. Pokaż, pokaż. Pierdoli. Kurde, bo teraz który rośnie? Takie rzeczy. Ale no, myślałem, że 20. To z tego, co ty wiesz, znalazł. 68. Kurde, ładnie. Kurde, ale jaki stan, kurde. Ładny, ładny. No bo srebro, nie? No. Szok, kurwa. Ale cieniutkie, chłopie, kurwa. Pokazywał normalnie folia, no w szoku jestem, kurwa. No to mi wysoko, 6, kurde, chłopie. Już myślałem, że to normalnie, wiesz, folia jakiś dziadostwo. To weź go za kop teraz, jeszcze zobaczmy. Dobra. Dość taki stan, nie? Ładny. Jak nówka, no. Dalego. Kolega może Stanisława Poniatowskiego znalazł, pokaż. Kolega tam wykopał klucz od zamku. Zobaczymy, co tam jest. Pokaż. Takie skrzynie. Zobaczyć sobie. Nie są młode. Klucz. Może będzie skrzynia gdzie? No klucz od skrzyni jakiejś. No. To nie złam. O to biorę. Stary, stary, no, jakiś fajnie. Coś. Ładne. Tam kumple chodzą, tam coś tutaj. Co masz? Kopaj, kopaj. Jak ktoś będzie, to krzycz. Wykopałeś? O. Mietek? Mietek? Coś małego, śmieciowego. Tu jest chyba tym drugim. No, te blaszki też muszą zdarzyć. Ale nisko pokażę.